Sezon baseballowy w Polsce rusza już za chwilę, już za moment i najwyższy czas, żeby wyciągnąć ze swojej torby kije, piłki i oczywiście rękawice. Cześć, jestem Kamil z kanału Baseball i inne historie, a dziś będziemy przyglądać się rękawicom baseballowym i nie tylko rękawicom marki Grizzly. I co najważniejsze i w pewien sposób szokujące, jest to nasza polska firma. Zapraszam. Marka Grizzly powstała stosunkowo niedawno, bo w roku 2023, ale właściciel tej marki, tej firmy jest gość, który ma ponad 30-letnie doświadczenie i chyba przerobił każdy możliwy sprzęt baseballowy. Po latach prowadzenia sklepu ze sprzętem baseballowym, który ma uznanie w całej Europie, czas na nowe wyzwania, a te wyzwania to marka Grizzly. Czy produkty tej marki się przyjmą? Sprawdźmy. A testowanie zaczęło się od bardzo przyjemnego dzwonka, który zwiastował nadejście przesyłki z całym asortymentem. A w wielkim pudle znalazłem... No właśnie, wiele czarnych worków. I to była naprawdę fajna niespodzianka. Przerabiałem w swoim życiu kilka rękawic i każda z tych rękawic była po prostu zapakowana w foliową torebkę, którą po rozpakowaniu tej rękawicy wywalało się do kosza. A tak, mamy elegancki woreczek, do którego wrzucamy rękawice, możemy założyć worek na plecy, wziąć w rękę, do wyboru, do koloru. Dodatkowo mamy kieszonkę na jakieś drobnostki, wyeksponowane logo marki Grizzly. Bardzo fajny pomysł i bardzo praktyczny. Jeszcze nie wyciągnąłem rękawicy, a tu już proszę, wielki plus. Zanim to zrobimy, to jeszcze kilka słów o modelach rękawic marki Grizzly. A te modele to Rookie, G Pro i G Elite. Model Rookie jest to budżetowy produkt dedykowany dzieciom czy osobom początkującym. Jeśli stawiasz swoje pierwsze kroki, to taka rękawica moim zdaniem będzie idealna. Ale jeżeli myślisz na poważnie o grze w baseball, chcesz zostać dłużej w tym sporcie, to i tak przejdziesz wyżej, czyli do modelu G Pro czy G Elite. Ok, rozpakowujemy. I pierwsze co rzuca się w oczy to niesamowita, niespotykana wręcz kolorystyka. Ja nie jestem jakimś baseballowym oldschoolowcem i lubię takie niespotykane kolory. Kolejny wielki plus. Ja do testów dostałem modele z serii G Pro rozmiar 11,5, dedykowany dla graczy grających w infieldzie, rozmiar 11,75, również infield, rozmiar 32,5, dedykowany łapaczom. A z najwyższej serii, czyli G Elite, były to rozmiar 11,75 dla zawodników grających w infieldzie, rozmiar 12, dedykowany miotaczom czy do infieldu i rozmiar 12,75 dla zawodników grających na zapolu. Sprawdźmy najpierw serię G Pro, mi los zesłał rękawice rozmiar 11,75 dla graczy grających w infieldzie. Bardzo elegancki design, wyszyty napis Grizzly, od wewnętrznej strony bardzo ładne logo. Uwagę przyciągają czarne szwy, choć jak sprawdzicie na stronie i kolory tych szwów można też sobie wybrać. No i coś co lubię najbardziej, taki brelok do kluczy. Od strony wizualnej naprawdę do niczego nie można się przyczepić. Czas na przymiarkę. Tak, wiem, że w tym materiale jest dopisek, że jest to materiał sponsorowany, ale musicie mi uwierzyć, jest to najwygodniejsza rękawica, jaką w życiu miałem. Ja wiem, że jest to kwestia wybitnie indywidualna, to wszystko zależy od rozmiaru dłoni, ale ta rękawica jest po prostu chyba skrojona pode mnie. Osobiście najmniej lubię rękawice marki Wilson, później jest Rawlings. Najbardziej do tej pory lubiłem Mizuno, ale chyba od dzisiaj to właśnie marka Grizzly będzie numerem 1. Jest to oczywiście rękawica ręcznie szyta z wysokiej jakości skóry. Full grain leather, tak to się nazywa. A co to jest te całe full grain? Jest to po prostu bardzo wytrzymały gatunek skóry. Trudno na takiej skórze dokonać jakiejś obróbki, ciężko szyć, ciężko wycinać pewne elementy. Dla producentów na pewno jest to pewnego rodzaju wyzwanie, ale dla nas, dla konsumentów jest to bardzo istotna informacja. Z takiej skóry robi się produkty, które wymagają wytrzymałości i niezmienności przez wiele, wiele lat. Kształt samej rękawicy jest dokładnie taki, jaki powinien być. Ta rękawica została zaprojektowana do gry w infieldzie, więc kieszeń tej rękawicy jest przystosowana do szybkiego transferu piłki. Producent zapewnia również, że rękawice z serii G Pro są zaprojektowane w ten sposób, aby jak najszybciej można było w nich grać. O co w tym chodzi? Skóra wysokiej jakości jest na początku bardzo twarda i bardzo sztywna i gwarantuję Wam, że jeżeli założycie taką rękawicę na rękę, to pomyślicie sobie, co jest grane, dlaczego ja nie mogę zgiąć w ogóle tej rękawicy. Jak już dostaniecie piłkę, to ta piłka będzie Wam wypadać. Pomyślicie, co jest?
Czy ta rękawica jest zepsuta? Nie, to po prostu wysokiej jakości skóra. I początkowo po prostu z taką rękawicą, no, trzeba troszeczkę się pobawić, trzeba ją, fachowo to się mówi, porozbijać po to, żeby była ona zdatna do gry. Zakładając te rękawice, faktycznie ma się wrażenie, że proces rozbijania będzie dosyć szybki i bezbolesny. I to jest bardzo dobra informacja, no bo przecież każdy, co ma taką rękawicę, to chce jak najszybciej wyjść na boisko i normalnie w niej grać, bez obaw, że piłka będzie wypadać. Zobaczmy teraz rękawicę łapacza. Fantastyczny kształt, naprawdę jest już ona przygotowana do gry i, co najważniejsze, jest naprawdę wygodna, jest tak samo wygodna jak ten rozmiar 11,75, czyli albo te rękawice są szyte specjalnie dla mnie, albo są no, naprawdę fachowo wykonane. W każdym razie tutaj również ma się wrażenie, że proces rozbijania to będzie czysta przyjemność i krótki. Strasznie mi się podoba ta rękawica, jest to rozmiar 32,5, akurat mój ulubiony rozmiar, jeśli chodzi o rękawice łapacza. Świetna. Kompletnie inaczej jest serią G Elite. Jest to najwyższy model tej marki i ta rękawica to akurat jest rozmiar 12. Po włożeniu ją na rękę, wygodna. Wygodna, tak jak i poprzednie rękawice. Natomiast jeśli chodzi o stopień rozbicia, ja może silny nie jestem, ale w życiu nie miałem tak twardej rękawicy. Naprawdę ja tej rękawicy po prostu nie mogę zgiąć. Jest to kawał skóry. Kompletnie nierozbity. Cóż, mnóstwo roboty czeka przyszłych nabywców tej rękawicy. Naprawdę będzie trzeba przysiąść do rozbijania tej rękawicy, ale przynajmniej będziecie mieli pewność, że macie rękawicę na lata i będziecie grać w niej do końca swojej kariery. I wasze dzieci też. I wnuki też. Zresztą już na pierwszy rzut oka widać, że ma się do czynienia z materiałami naprawdę najwyższej klasy. Rękawica jest zrobiona z niezwykłą starannością, nie widać żadnego partactwa, co zdarza się przy budżetowych modelach. Zresztą spójrzcie na wykończenie, zewnętrzna warstwa, tak zwany Dragon Skin. Szyte logo, no i taka wyściółka od wewnątrz, żeby było wygodnie. Jest wygodnie, nawet bardzo. W serii Elite mamy do wyboru niesamowitą kolorystykę, wzory przygotowywane są przez lokalnych artystów. Na stronie Baseball Outlet znajdziecie tego więcej i zobaczycie, że jest w czym przebierać i wybierać. Kilka słów podsumowania na temat rękawic marki Grizzly. Bardzo wysoka jakość wykonania, niesamowita wygoda, no i przede wszystkim kosmiczny wygląd. Jeśli szukasz rękawicy na lata i dodatkowo chciałbyś wyróżnić się na boisku, a chciałbyś, bo każdy chce, no to naprawdę rozważ produkty marki Grizzly. Tym bardziej, że Grizzly to nie tylko rękawice. Grizzly to piłki, Grizzly to półpiłki. Półpiłki? Tak zwany spinball. Jest to po prostu piłka do nauki. Powiem może na przykładzie. Odbyłeś już 5 treningów baseballowych, uważasz, że umiesz rzucać fastballe. No cóż, gratuluję, jesteś dobry. Następnie bierzesz taką piłkę i rzucasz. I się okazuje, że nie umiesz rzucać. Ta piłka naprawdę szybko cię zweryfikuje. O co chodzi? Na środku piłki mamy taki czarny pasek. Jeżeli rzucisz tą piłkę i będzie ona się zachowywać w ten sposób, to znaczy, że robisz coś źle i nie umiesz rzucać. A jeżeli ona będzie się zachowywać w ten sposób, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze do sukcesu. Można oczywiście ćwiczyć różne rodzaje rzutu. Jest to naprawdę bardzo fajna sprawa. To oczywiście nie są jedyne akcesoria, które proponuje nam marka Grizzly. To chyba każdy miotacz wie, co to jest. Na każdą rozgrzewkę jest przydatne, zwłaszcza przed meczową. Mamy dodatkowo jeszcze piłki. Znowu piłki. Piłki o różnej wadze, piłki o różnej formie. Dodatkowo fajna kolorystyka szwów, dlatego nie mamy problemu z tym, żeby wiedzieć, która piłka ile dokładnie waży. A co z takimi piłkami można robić? No, tak jak mówiłem, są to akcesoria treningowe. Na YouTubie znajdziecie mnóstwo filmów z wykorzystaniem takich piłek o różnych wadach. Generalnie chodzi o to, żebyś poprawił swoją siłę narzutu czy tam odbicia. Podsumujmy. Produkty marki Grizzly przebojem wchodzą w baseballowy świat. Rękawica o najwyższej jakości, nie ustępujące zachodnim markom, o naprawdę fantastycznej jakości i fantastycznym designie. Sezon się zbliża i mam nadzieję, że zobaczę na boiskach zawodników grających w rękawicach marki Grizzly. Bardzo jestem ciekawy, jak te rękawice faktycznie sprawdzą się w boju. A zapowiada się to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z produktami marki Grizzly. No i widzimy się na boisku. Sezon się zbliża. Na razie.